Witam Państwa serdecznie w kolejnym naszym programie publicystycznym Temat Tygodnia. Dzisiaj do studia zaprosiłam następujących gości. Jest z nami pani Katarzyna Wróbel, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. Witam serdecznie. Pani Alicja Rawa, która wraz z mężem Mirosławem tworzą rodzinę zastępczą zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego w Tczewie. Dzień dobry Państwu. Oraz pan Piotr Cymanowski, wicestarosta tczewski. Jeszcze raz witam. Z moimi i Państwa gośćmi porozmawiam dzisiaj o rodzinnej pieczy zastępczej, a wstępem do naszej dyskusji będzie materiał filmowy. Zapraszam do jego obejrzenia. Na terenie powiatu tczewskiego nie brakuje rodzin zmagających się z trudnościami w sprawowaniu opieki nad dziećmi. Jednak nie pozostają one bez pomocy. Tej udziela im Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie. Na terenie powiatu tczewskiego organizatorem pieczy zastępczej jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, zapewniające dzieciom, które zgodnie z postanowieniem sądu mają być objęte pieczą zastępczą. Katarzyna Wróbel, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, poinformowała, że zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wymienia się jej różne formy. Pieczę zastępczą dzielimy na pieczę rodzinną i instytucjonalną. W pieczy rodzinnej wyróżniamy rodziny spokrewnione, którymi mogą być dziadkowie i rodzeństwo pełnoletnie dzieci umieszczanych w pieczy, rodziny niezawodowe, rodziny zawodowe oraz rodzinny dom dziecka. Zapytaliśmy dyrektor Katarzynę Wróbel, kto może ubiegać się o pełnienie funkcji rodziny zastępczej i jakie kryteria muszą osoby te spełniać. To, kto może być rodziną zastępczą, określa ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest szereg obwarowań. Między innymi jest to posiadanie nieposzlakowanej opinii, dawanie rękojmi należytego sprawowania opieki nad dzieckiem, jest to posiadanie dochodu, jeżeli chodzi o rodzinę niezawodową i zawodową. Warunek ten nie obowiązuje w przypadku rodzin spokrewnionych, a także rodzinnego domu dziecka. Dodatkowo osoby muszą posiadać zaświadczenie lekarskie o tym, że mają predyspozycję do pełnienia, nie ma przeciwwskazań medycznych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz opinię psychologiczną o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. Kto finansuje działania związane z rodzinną pieczą zastępczą i jakiego rodzaju są to świadczenia? Wszystkie świadczenia wypłacane są z budżetu powiatu, ale także ze środków rządowych w ramach programów rządowych. Do takich programów należy świadczenie 500+ czy świadczenie 300+ Dobry Start. Świadczenia, które rodzina zastępcza może otrzymać na utrzymanie dziecka, to są świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka w pieczy zastępczej, świadczenie na jednorazowe związane z przyjęciem dziecka, a rodziny zawodowe dodatkowo otrzymują wynagrodzenie. Tak jak też wspomniałam, na wniosek rodziny może zostać wypłacone świadczenie 500+ na dziecko do 18 roku życia oraz świadczenie Dobry Start 300+. Jaka jest liczba rodzin zastępczych na terenie powiatu tczewskiego i umieszczonych w nich dzieci? Liczba jest ruchoma. Na koniec roku 2018 było to 132 rodziny, w których przebywało łącznie 189 dzieci. Czy to jest liczba rosnąca czy malejąca? Różnie, waha się. Są lata, kiedy ta liczba wzrasta, są lata, kiedy ta liczba spada, ale mniej więcej utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Jaka jest liczba dzieci, które wróciły do rodziny naturalnej? Niestety, jest to bardzo mały odsetek, ale w ubiegłym roku 11 dzieci powróciło do rodzin biologicznych, ale także, co jest ważne, część dzieci znalazło dom w rodzinie adopcyjnej. Co prawda malutko, 4 dzieci, ale mimo wszystko cieszy to, że mają te dzieci szansę na to, żeby żyć pełnią życia. Głównym powodem umieszczania dzieci w rodzinach zastępczych są błędy popełniane przez ich rodziców i opiekunów. Przede wszystkim to jest niewydolność wychowawcza rodziców i niestety ciągle alkoholizm. To są główne dwa czynniki, które my obserwujemy na podstawie postanowień sądowych, dlaczego sąd postanawia o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej. Rodzicielstwo zastępcze to trud wychowania dziecka z obciążeniami, dlatego Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie organizuje liczne atrakcje dla rodzin zastępczych i ich podopiecznych, między innymi w ramach Dnia Rodzicielstwa. Ten najbliższy odbędzie się 24 maja. Ponadto dzieci uczestniczą w konkursach plastycznych,
a prace pokazywane są na wystawie Fabryce Sztuk. Są też wypady do kina czy wycieczki. Dodatkowo organizujemy warsztaty wielkanocne, warsztaty bożonarodzeniowe, a w tym roku po raz pierwszy zorganizowaliśmy również konkurs recytatorski. Osoby, które są wrażliwe i chcą stworzyć dom dla pokrzywdzonych losem dzieci i mają predyspozycje, mogą zgłosić się do PCPR-u. Może zgłosić się każdy, kto spełnia wymogi ustawy, ale także ten, który ma to coś w sercu, kto chce się podzielić tym sercem, kto chce podzielić się swoją miłością, bo te dzieci potrzebują miłości i na nie zasługują. Także te wszystkie osoby zapraszamy do nas, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie przy ulicy Wojska Polskiego 6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie jako jednostka organizacyjna starostwa zajmuje się szeregiem zadań, między innymi z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji społecznej, a także poradnictwa specjalistycznego. Wynika z tego, że jest to bardzo ważna jednostka w strukturze powiatu. Patrzę na pana starosta, wybaczą mi panie, że zacznę od mężczyzny. Czy tak? Tak, to prawda. Jest to bardzo istotne z punktu widzenia starostwa powiatowego jednostka. Przede wszystkim ze względu na to, że wspiera ona nasze społeczeństwo, nasze rodziny w rozwiązywaniu różnych problemów, z którymi na co dzień mamy do czynienia. Także tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, jest to bardzo istotna i kluczowa, powiedziałbym, jednostka z punktu widzenia starostwa powiatowego. W wielu aspektach takiego życia społecznego działa i pomaga rodzinom i osobom, prawda? Tak. Wszystkie te działania, o których wspominamy, są bardzo ważne, ale my dziś skupimy się na systemie pieczy zastępczej. Pani dyrektor, jacy pracownicy w strukturach PCPR-u realizują zadania w tym zakresie i jakiego rodzaju są to zadania? Pracownikami, którzy wspierają rodziny zastępcze, są pracownicy socjalni, koordynatorzy rodzinnej pieczy zastępczej, ale również specjaliści, którzy są zatrudnieni w Wydziale Interwencji Kryzysowej wchodzącej w skład naszej jednostki. Czyli mówimy tutaj o psychologach, o pedagogach, mówimy o radcy prawnym. Zadaniami tych osób jest wspieranie rodzin i ich wychowanków, pomoc w rozwiązywaniu tych problemów dnia codziennego, ale także czasami po prostu bycie, aby nie czuli się sami. Takie ludzkie. Ludzkie. Pieczą zastępczą dzieli się na pieczę rodzinną i instytucjonalną. W tej pierwszej wyróżnia się rodziny spokrewnione, rodziny niespokrewnione, rodziny zawodowe i niezawodowe oraz rodzinny dom dziecka. Jakich rodzin w powiecie tczewskim jest najwięcej? Najwięcej mamy rodzin spokrewnionych. Tak jak powiedziałam w materiale, mogą nimi być dziadkowie i pełnoletnie rodzeństwo dzieci. Było ich na koniec roku 2018 83. Kolejną dużą grupą są rodziny niezawodowe. Było ich 43. Tutaj nie są to tylko osoby obce, ale też osoby w dalszej linii spokrewnione z dziećmi, czyli na przykład wujkowie. Najmniej niestety mamy tych rodzin zawodowych, tych, których nam jest najbardziej potrzeba, tych, które nie tylko swoje życie osobiste, ale i też zawodowe poświęcili dzieciom. Jest ich tylko 6, w tym rodzinny dom dziecka. Z przytoczonej statystyki przez panią dyrektor wynika, że aż 83 rodziny to są spokrewnione. To też chyba dobrze jest dla tych dzieci, które oczekują takiego wspaniałego, z ciepłem, miłością domu. Jest to o tyle dobre, że te osoby dzieci znają. Nie są oderwane, że tak powiem. Ale można na to patrzeć z różnej strony. Oczywiście, ja nie ujmuję rodzinom zawodowym i niezawodowym. Wszystkie formy opieki są wspaniałe, o ile tylko zmierzają ku dobru dziecka. W studiu, tak jak przedstawiłam Państwu, jest z nami pani Alicja Rawa, która wraz z mężem tworzą rodzinę zastępczą zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego w Tczewie. Tak patrzę na tą ściągę, bo to jest bardzo długa nazwa. Co skłoniło Państwa do jej założenia i co zmotywowało do takiej działalności i iloma dziećmi zajmujecie się w chwili obecnej?
Takim bezpośrednim impulsem, inspiracją byli moi sąsiedzi, którzy rozpoczęli szkolenia, kwalifikacje i my postanowiliśmy wejść w to również. Natomiast powiem tak, że trzeba mieć to w sobie, to coś zawsze. To szczególne miejsce w sercu dla dzieci, bo nie każdy może tym się zająć. Trzeba mieć to uwrażliwienie na potrzeby dziecka. Trzeba umieć dziecko pokochać, zaakceptować ze wszystkimi trudnościami, zaburzeniami, z trudną historią, ale też być gotowym na wielką satysfakcję. Jest to praca z pewną charyzmą, wymagająca ogromnego poświęcenia, także życia osobistego, często czasu dla własnych dzieci, ale jest pracą, która daje wiele radości. Jeśli mowa o własnych dzieciach, czy posiadacie Państwo swoje biologiczne? Tak, posiadamy dzieci biologiczne, już dorosłe. Już dorosłe, czyli jest więcej czasu, jak gdyby można tak podsumować, nad zajęciami związanymi z dziećmi, tak, które zdecydowanie obecnie jest Państwo wychowujecie. Czasu. W tej chwili mamy w pogotowiu rodzinnym 5 dzieci w wieku od 5 miesięcy do 6 lat i pełnoletnią wychowankę, także razem 6 dzieci. Jesteście rodziną zastępczą zawodową, właśnie o tym charakterze pogotowia rodzinnego. Czy to oznacza, że dzieci przebywają w Państwa rodzinie w jakimś tylko określonym czasie? Co się potem dzieje z tymi dziećmi? Tak, dzieci przebywają u nas na czas regulacji prawnych. Jest to różny czas w zależności od pracy sądu, od terminów rozpraw, od różnych wymogów typu badania w rodzinnym ośrodku diagnostyczno-konsultacyjnym, od terminów spotkań z psychologami biegłymi sądowymi. Teoretycznie powinien być to okres 4 miesięcy. Bywa, że dzieci w pogotowiu są i rok. Co z nimi dzieje się później? Niekiedy dzieci wracają do swoich rodzin biologicznych, niekiedy dzieci idą do rodzin zastępczych, do rodzinnego domu dziecka, no i do adopcji. Jak wygląda rozstawanie się z takimi dziećmi, nad którymi pieczę Państwo macie, angażujecie nie tylko czas, ale tą miłość, serce, co jest najważniejsze? No nie jest to łatwe. Trzeba tutaj bardzo mocno poskromić swoje emocje, kierować się dobrem dziecka, nie swoimi własnymi uczuciami, przywiązaniem, ale patrzeć na to, co jest dla nich najlepsze. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, kiedy dziecko znajduje dom, kiedy idzie do adopcji, kiedy ma kochających rodziców i odkąd jestem pogotowiem, dzieci zawsze trafiały bardzo dobrze i mają kochający dom. Także to jest dla mnie największe szczęście zawodowe. A dopytuję jeszcze, czy Państwo macie kontakt potem z tymi dziećmi, czy się wycofujecie, żeby nie zaburzać ich spokój? Mamy kontakt. Oczywiście jest to kontakt ze strony i inicjowany ze strony właśnie rodzin adopcyjnych, ale bywa, że kontaktują się ze mną i chcą porady. Pamiętają o nas. Czyli mają jeszcze takie dodatkowe wsparcie. Tak, tak. Zawsze mogą liczyć. Zawsze kontaktują się w okresie świąt. Przysyłają zdjęcia dzieci. Dzieci rozmawiają z nami przez telefon. Składają życzenia. Jest to naprawdę piękne. Bardzo sympatyczne. Jest to piękne. Pani dyrektor, na jaką pomoc PCPR-u mogą liczyć dzieci, ale również opiekunowie, bo to jest ciężka praca. To właściwie słowo praca tutaj jest nieadekwatne. Jest to poświęcenie, jest to służba. Mhm. Praca 24 godziny na dobę tak naprawdę. I tak jak już powiedziałam, mogą rodziny liczyć na wsparcie pracowników socjalnych, koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej, psychologów, specjalistów. Staramy się również pomagać w dostępie do lekarzy specjalistów, bo wiemy, niestety, jest to utrudnione. Więc jeżeli wiemy, że dziecko wymaga takiej konsultacji, staramy się, żeby te terminy były stosunkowo szybkie. Tak samo jesteśmy do dyspozycji w każdym momencie, kiedy tego rodzina potrzebuje. Staramy się rozstrzygać rozterki. Dodatkowo raz na pół roku w przypadku dziecka powyżej 3 roku życia, a do 3 roku życia raz na 3 miesiące, odbywają się zespoły do spraw oceny sytuacji dziecka. Wówczas zbierają się wszystkie osoby, które są zaangażowane w pracę z rodziną, z dziećmi, aby omówić zespołowo
jakie działania są potrzebne, jakie są korzystne dla dziecka. I to tutaj mówimy o tych dzieciach takich, które są w rodzinie zastępczej do czasu usamodzielnienia, bo nie należy zapominać, że wspieramy także proces usamodzielnienia wychowanka. Do 26 roku życia może korzystać na naszą pomoc. Jesteśmy do dyspozycji i to nie jest tylko pomoc finansowa, bo wiadomo, jest ona ważna i potrzebna, ale to, co Pani powiedziała, staramy się też być ludźmi i podchodzić do tego tak, jakbyśmy oczekiwali, żeby podchodzono do nas. Pani dyrektor, czy zdarzało się w praktyce rodzeństwo dzieci, które trafiły do rodzin zastępczych? Czy je się rozdziela, czy one trafiają pod opiekę jednej osoby, jednej rodziny? Przepis prawa mówi, że w rodzinie zastępczej może przebywać nie więcej niż troje dzieci, chyba że mówimy o rodzeństwie. Jednakże wiadomo, zazwyczaj te rodziny nie są puste, już są jakieś dzieci i w przypadku dziesięciorga rodzeństwa, bo mieliśmy taką sytuację, niestety była konieczność rozdzielenia, ale staramy się raczej, żeby rodzeństwo było razem. Panie starosto, czy starostwo włącza się w pracę PCPR-u i na jakiej płaszczyźnie? Myślę, że tak. Próbujemy przynajmniej włączyć się tutaj w działania PCPR-u. Mogę powiedzieć, że ja osobiście na początku kadencji udało mi się już w tej chwili odwiedzić kilka rodzin zastępczych i muszę powiedzieć tutaj Państwu również, że dzięki temu mam większą wiedzę na temat ich funkcjonowania, na temat ich problemów, z jakimi się borykają. Ale też to, co tutaj zostało wcześniej powiedziane, sporo takich ciekawych informacji na temat właśnie samego funkcjonowania tych rodzin zastępczych. I to, co jest ciekawe, rzeczywiście te nasze rodziny zastępcze dają bardzo dużo ciepła tym dzieciom, które znajdują się pod ich opieką. Miło jest słuchać historii opowiadanej przez właśnie tych rodziców, którzy mówią, że dzieci, które były pod ich pieczą, a usamodzielniły się, już założyły własne rodziny, wracają potem do nich, przyjeżdżają, odwiedzają, zwłaszcza w okresie świątecznym, wspólnie spędzają Wigilię. To są naprawdę wtedy bardzo miłe chwile, ale też jest sporo właśnie tych różnych problemów, z którymi się borykają i tutaj w tym zakresie będziemy starali się jako powiat też wspierać właśnie te rodziny zastępcze. Proszę Państwa, wszystkie dzieci powinny mieć prawo spokojnego dzieciństwa, radosnego dzieciństwa. Niestety tak się nie dzieje, stąd właśnie ta piecza zastępcza, system pieczy zastępczej, że niejednokrotnie te dzieci mają taką ryzę, zostaje taka rysa, skaza, prawda, na ich psychice. Pani Alicjo, takie dzieci wymagają szczególnej uwagi. Nie chcę tutaj stygmatyzować, ale to są dzieci specjalne, w cudzysłowie powiem, bo troszeczkę okradzione z ich emocji, tych dobrych emocji. Z jakimi problemami organizacyjnymi i wychowawczymi się Państwo stykacie i czy macie wsparcie instytucji, jeśli już jest taki problem, którego wymaga ingerencja instytucji, psychologów? Niewątpliwie największym wsparciem jest wsparcie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, pani dyrektor, na której pomoc mogę zawsze liczyć. Też praca na 24 godziny. Oczywiście. Nie mówimy tutaj jedynie o wsparciu finansowym, ale o tym wszystkim, o którym pani dyrektor już wspomniała. Mogę liczyć na wsparcie przeróżnych fundacji, zwłaszcza Fundacja Odnowa w Tczewie, która ma wspaniałych logopedów, pedagogów, ośrodek wczesnej interwencji. Tak, są to dzieci poranione, które nierzadko przybywają do mnie w ramach interwencji, dzieci w głębokiej traumie. Co jest takim największym problemem? Brak poczucia bezpieczeństwa dla tych dzieci. Brak poczucia bezpieczeństwa, brak zaufania, to głębokie zranienie, o którym pani wspomniała, tak, w tych dzieciach jest. Bywa, że nie mogę oddalić się od tych dzieci, bo dzieci boją się, że ja nie wrócę, że je zostawię, bo one już to przeżyły, prawda? One wiedzą,
jak to jest zostać samym, to nie rysa, a wyrwa w psychice, można powiedzieć. Bardzo tak? Poważna, tak. Także wsparcie psychiatrów, wsparcie psychologów, wsparcie pedagogów jest tutaj bardzo konieczne. A jak organizacyjnie to ogarniacie, bo dzieci są w różnym wieku? Tak. Staramy się. Mam do pomocy nianię, która wspiera mnie, no i jakoś na razie dajemy radę. Czy jeśli są dziadkowie, mówię, rodziny, państwa rodziny, to też się angażują? Nie. Nie. W moim przypadku tak nie jest. Nie jest, ale jest taka możliwość, to nie jest zakaz, tak? Jest możliwość. Czyli takie rozszerzenie tej rodziny, takiej, jaką dzieci powinny faktycznie mieć. Pani Alicjo, co sprawia, że w Państwa oczach pojawiają się łzy, niekoniecznie łzy smutku, ale te radości? Takim najpiękniejszym, najbardziej magicznym momentem jest, kiedy dzieci przeznaczone do adopcji spotykają się ze swoimi rodzicami adopcyjnymi. Jest taka chwila, kiedy przyjeżdża pracownik ośrodka adopcyjnego w Gdańsku, najczęściej pani Dorotka, z rodzicami potencjalnymi, adopcyjnymi, stają w drzwiach i to jest taki moment. To jest taki moment, kiedy ja widzę, jak patrzą na to dziecko, zaczynają płakać, najczęściej ja razem z nimi, i to jest taka chwila, kiedy tym ludziom rodzi się w tym momencie dziecko. No tak. Także to jest najpiękniejsze, kiedy widzi się tą radość, to spełnienie, zwłaszcza mamy adopcyjne, które niejednokrotnie traciły ciążę, które mają bardzo trudną przeszłość same, taką zdrowotną, które wiele razy przeżyły zawód. I teraz ogarniają te dzieci z jeszcze większą miłością. Z jeszcze większą miłością, z jeszcze większym pragnieniem, tęsknotą. Rozpieszczają strasznie dzieci. Rozpieszczają strasznie dzieci. To jest po prostu mistrzostwo, jak szybko czyli można... Czyli właściwie nie są rodzicami, a dziadkami, jak bo to jest prawo dziadków. Jak szybko można rozpieścić dzieci, także jest to chyba największa satysfakcja i jeszcze wielka radość jest także, kiedy na przykład znajduję swoje zdjęcia w albumach tych dzieci. Kiedy rodzice, bo najczęściej rodzice nie ukrywają faktu, skąd pochodzą te dzieci, prawda? Jedno dziecko urodziło się z brzuszka, a ty się urodziłeś z serduszka. Też pięknie. Tak. Rodzice mają albumy i w tych albumach jestem też ja, żeby potem, jak dziecko będzie większe, zobrazować dziecku cały początek tej historii, prawda? Jego drogę. Kiedy dzieci przecież bezinteresownie i rodzice adopcyjni pamiętają. Przecież nie muszą. Już mają swoje życie. Już dostali dziecko. Już mnie nie potrzebują. A jednak kontakty są, więzi są. To jest piękne. Tak, to jest chyba największe podziękowanie ze strony tych dzieci. To jest największe podziękowanie i to bardzo rekompensuje cały trud, brak snu, brak czasu. Ta właśnie satysfakcja i ta radość, że można tak bardzo pomóc i odnaleźć innym i dom, i szczęście, i radość. Czy trudniej, jeśli to można w ten sposób zadać pytanie, opiekuje się dziewczynkami czy chłopcami? Czy to zależy od tego, z jakim bagażem doświadczeń te dzieci trafiają płeć do Państwa? Tutaj nie odgrywa roli. Znaczenia. Czego Państwu najbardziej brakuje? Na razie myślę, że radzimy sobie bardzo dobrze. Owszem, niejednokrotnie marzyłoby się o wypoczynku, o śnie, o tym, żeby mieć trochę więcej czasu dla siebie, ale nie narzekam. A były jakieś chwile zwątpienia? Chwile zwątpienia to jest naturalny etap na tej drodze zawodowej. Kryzysy są wpisane w tą pracę. Ale jeszcze mocniejsi jesteście po każdej takiej może nieudanej, nie wiem, rozstrzygnięciu sprawy, czy jakiejś podjętej decyzji. Też. Ale jak kiedyś powiedziała pewna pani psycholog, kryzys jest etapem na tej drodze i kryzys po prostu trzeba przeżyć, przejść, iść dalej.
to minie. Czyli wszystko to samo się wydarza, co wszystko w rodzinie biologicznej. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Pani dyrektor, wiemy przecież, że bez pieniędzy niestety się nie da pociągnąć długo. I kto finansuje działania związane z systemem pieczy zastępczej i jakiego rodzaju są to świadczenia? Też patrzę na pana starostę, bo to wszystko budżet musi ogarniać. Tak, dokładnie. Świadczenia są finansowane przede wszystkim z budżetu powiatu. Ale też, tak jak powiedziałam gdzieś na materiale, są to świadczenia rządowe, wynikają z programów różnych rządowych. Głównym świadczeniem, które otrzymuje każda rodzina, to jest świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka. Tutaj wysokości w zależności od rodzaju rodziny są różne. Dodatkowym świadczeniem jest świadczenie jednorazowe, związane z potrzebami przyjmowanego dziecka i ono też w zależności od potrzeb jest w różnej wysokości. Poza tym rodzina może ubiegać się też, ale to jest tutaj skategoryzowane w zależności od rodzajów rodziny, to wszystko precyzują przepisy prawa, ale są dofinansowania do wypoczynku dziecka, do przeprowadzenia remontu, jeżeli chodzi o rodzinę zawodową i także jeżeli chodzi o rodzinę zawodową, do częściowego pokrywania kosztów utrzymania mieszkania. To są główne. Dodatkowo z rządowych to jest świadczenie 500+, dodatek wychowawczy oraz świadczenie 300+, także w tamtym roku były wypłacane. Czy Państwo też możecie starać się o sponsorów? Na przykład na wycieczki, na przykład na organizowanie jakichś wypadów dla dzieci. To znaczy nie możemy pozyskiwać środków finansowych. No niestety, to jest kwestia przepisów prawa. Ale staramy się pozyskać sponsorów w ten sposób, że to sponsor coś nam kupuje, tak? I dostarcza już w naturze. I tak mieliśmy, udaje nam się zorganizować paczki dla dzieci na Boże Narodzenie. W ten sposób udało nam się wejść w współpracę ze szkołą w Gdańsku. Nie kryję, dlatego że moja córka jest tam uczennicą. To już dobre wpojone ma nawyki. Tak, ale mieliśmy tam zorganizowane warsztaty dekupaż dla młodzieży naszej, połączoną z wycieczkami po Gdańsku, z wycieczką po Gdańsku. Tak samo, jeżeli chodzi o prezenty w związku z realizowanymi różnymi akcjami, też staramy się sponsorów pozyskać. Nie kryję, że w związku z naszym piątkowym Dniem Rodzicielstwa Zastępczego... Właśnie chciałam wspomnieć, dziękuję, że pani dyrektor mnie wyręczyła. Także no, szukaliśmy sponsorów, bo było to duże przedsięwzięcie, jak miała pani okazję zobaczyć. Tak. Także owszem, staramy się tutaj nawiązywać współpracę także z instytucjami, że na przykład za darmo udostępnią nam salę. Za darmo zespół muzyczny zagra na balu karnawałowym, który też co rok urządzamy i uważam, że jest fajnym przedsięwzięciem, ponieważ mało gdzie są zabawy przebierańców, a nasz jest właśnie przebierany. Czyli są ludzie dobrej woli. Są i bardzo się cieszę. Jeszcze wróćmy do minionego piątkowego jubileuszu, bo to było 20-lecie PCP. Tak. I Dzień Rodzicielstwa Zastępczego, kolejny. I gośćmi byli? Rodziny zastępcze ze swoimi wychowankami, ale także wszystkie osoby, które nas właśnie wspierają, dobrej woli, nasi przyjaciele, nasi włodarze. Postaraliśmy się, żeby był każdy, kto przyczynia się do tego, że możemy działać. Właśnie mówię widzimy, bo tutaj rodzina zastępcza, która wcieliła się w rolę aktorów, tak, i odegrali scenkę rodziców, którzy zaadoptowali, tak? Wzięli na wychowanie kilkuletnią dziewczynkę z domu dziecka. Jest to nasza rodzina zawodowa specjalistyczna. Pani dyrektor, niestety ogólnopolskie media nieraz informowały o nieodpowiednim wykorzystywaniu środków przez opiekunów rodzin zastępczych i niewywiązywaniu się z obowiązków. Czy takie przypadki miały miejsce w powiecie tczewskim i w jaki sposób przebiega kontrola rodzin zastępczych? Dzięki Bogu nie mieliśmy takich przypadków. Bo jeżeli się zdarzyła jedna sytuacja, którą dało się skorygować, to nie możemy mówić, że ma to miejsce, tak? Nie, nasze rodziny uważam, że wypełniają wspaniale swoją funkcję. Wiadomo, czasami jest potrzebne wsparcie, bo to jest bardzo ciężkie wyzwanie. Myślę, że zwłaszcza dla dziadków. Dla dziadków jest trudno przestawić się z tego, że nie jestem tylko dziadkiem, ale jestem instytucją, od której się wymaga. Ale to od tego jesteśmy my, żeby im pomóc w przejściu tej drogi. Kontrole w rodzinach zastępczych przeprowadzam ja, jako dyrektor, na podstawie upoważnienia wydanego przez Zarząd Powiatu Tczewskiego. Zgodnie z planem kontroli.
To na zakończenie jeszcze zadam Państwu po jednym pytaniu. Może zaczęłam od Pana Starosty i zakończę. Panie Starosto, PCPR to istotna, jak mówiliśmy, jednostka powiatowa. Będziecie ją wspierać. Ale ja może przewrotnie zapytam. Może dobrze byłoby, gdyby jej nie było. Dlaczego? Dlatego, że ta jednostka zajmuje się społecznymi problemami. Tych problemów jest dość sporo na terenie powiatu tczewskiego i rodziny zmagają się z różnymi problemami. Prawda? To byłoby takie najwspanialsze. Tak, to prawda, że dobrze by było, gdyby rzeczywiście nie było potrzeby funkcjonowania takiej jednostki. Właściwie dziękuję pani redaktor, że poruszyła tutaj tą kwestię, bo tak naprawdę powiatowi tczewskiemu dzisiaj bardzo mocno zależy na tym, żeby powstawało coraz więcej rodzin zastępczych na terenie naszego powiatu, żebyśmy mogli realizować pieczę zastępczą właśnie w ramach tych rodzin, a nie koniecznie w domu dziecka, gdyż warunki, jakie tworzą, czy są w stanie stworzyć rodziny zastępcze, na pewno są dużo, dużo lepsze od tych, jakie jesteśmy w stanie zagwarantować tym dzieciom, które są w domu dziecka. Chciałbym z tego miejsca właśnie móc tutaj zachęcić Państwa do korzystania z możliwości, jakie daje dzisiaj PCPR, czyli zacząć od takiego szkolenia właśnie dla rodzin zastępczych, żeby móc zapoznać się, zobaczyć, na czym to polega, jak to funkcjonuje i być może zdecydować się właśnie na zostanie rodziną zastępczą, czy to zawodową, czy niezawodową. Pani Alicja, co Pani by powiedziała, skierowała jakie słowa do osób, które zechciałyby objąć pieczą dzieci, czasami z traumatycznymi przeżyciami? Praca jest niewątpliwie dużym wyzwaniem, ale pozwolę sobie zauważyć i powiedzieć, że nie każda i mało która grupa zawodowa może powiedzieć, że ta praca jest tak satysfakcjonująca jak nasza praca. Także warto. Jest piosenka, że życie nie jest tylko po to, żeby brać, ale żeby żyć, trzeba samego siebie dać. Także piękna puenta, piękna puenta na zakończenie naszego programu, ale jeszcze ostatnie słowo do Pani Dyrektor. Gdzie mają zgłaszać się osoby, rodziny, które chciałyby właśnie pokochać takie dzieci? Zapraszamy do nas, do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie przy ulicy Wojska Polskiego 6. Dziękuję Państwu za przybycie do studia. Dziękuję. Państwu również za uwagę. Przypomnę tylko, że moimi i Państwa gośćmi byli dzisiaj Pani Katarzyna Wróbel, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Tczewie, Pani Alicja Rawa, która wraz z mężem Mirosławem tworzą rodzinę zastępczą zawodową o charakterze pogotowia rodzinnego oraz Pan Piotr Cymanowski, wicestarosta tczewski. Jeszcze raz dziękuję, a Państwu za uwagę. Dziękuję. Urszula Niewiarowska.